Góralska przyśpiewka opowiada o żywiołach, o wodzie, o wietrze, o Tatrach i o tym, co pod Tatrami. Wszystko to, co od wieków cieszy mieszkańców Podhala, dziś interesuje geologów. Czy dużo tego descyku? Skąd się wzięły Tatry i Podhale? Jak powstały i z czego są zbudowane? Całe szczęście są świadkowie, doskonali, jak skały. Nie zmieniają zdania od milionów lat, trzeba ich tylko umiejętnie przepytać. Takie pytania umie zadawać profesor Jan Środoń z Polskiej Akademii Nauk, światowej klasy specjalista od mineralnych składników skał osadowych. ...43 miliony lat temu teren Tatr i Podhala pokryło morze i utrzymywało się tu przez kolejne ponad 20 milionów lat. Dowodem na to są osady z jego dna. Osady odkładające się na dnie dziś tworzą skały. Każdy może zobaczyć kamień, ale tylko nieliczni wiedzą, co tak naprawdę widzą. Wiedzą także, czego szukać. Są bowiem skały, które chętniej niż inne zdradzają tajemnice przeszłości. Takich należy wypatrywać podczas badań terenowych. Jest! Panie Michale! Jest. Oto bentonit. Jest bentonit. Tu mamy piaskowce, te grube warstwy i twarde, normalne łupki z organiką i bentonit. Biały, bo nie zawiera organiki. Tu, panie Michale, scyzoryczek i zobaczy pan, jak on się różni, ten bentonit, twardością od zwykłego łupku. Tu nie wchodzi w ogóle, tu nie wchodzi prawie w ogóle, a tutaj przy tej samej sile masła. Zupełnie. Czysty minerał i las. Tak, tu można kroić po prostu. Znaczy tutaj nie trzeba być specjalistą, żeby stwierdzić, że to jest coś całkiem innego. I to jest warstwa popiołu wulkanicznego na dnie morza. Bentonity są dla geologów bezcennym źródłem informacji z różnych powodów. Bentonit to jest dawny popiół wulkaniczny, który opadł na dno morza i dlatego się zachował, że opadł właśnie w takie spokojne miejsce. Zachował się jako taka warstewka, którą tam widzimy. I ta warstewka składa się z jednej strony ze szkliwa wulkanicznego oraz z bardzo twardych, trwałych minerałów, takich jak cyrkon i apatyt. I te minerały, cyrkon i apatyt oraz nietrwałe szkliwo wulkaniczne są kluczowe do badania procesu i historii tych skał. Cyrkon i apatyt pozwalają datować wiek wybuchu wulkanu, a z kolei szkliwo szybko przekształca się w minerał ilasty zwany smektytem. A on potrafi opowiedzieć o przeobrażeniach, jakim pod wpływem temperatur te skały podlegały w czasie ruchów tektonicznych. Na razie wszystko brzmi skomplikowanie, ale geolodzy zaraz to wyjaśnią. Tatrzańskie i podhalańskie próbki zapakowane do plecaków jadą z geologami. Wydobycie ze skał informacji nie jest łatwe. Trzeba je poddać precyzyjnemu śledztwu w laboratorium. Na początku w Instytucie Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk zebrany materiał kruszy się i miele. Potem należy zmielone skały poddać różnym reakcjom chemicznym w celu usunięcia szkodliwych składników.
Wreszcie są one rozbijane ultradźwiękami i wówczas wydziela się najdrobniejsze ziarna zawierające wyłącznie minerały i lastę. Procedura w ogóle cała jest dosyć trudna i czasochłonna. Nieraz 4 próbki do pewnego etapu robi się przez tydzień. Doktor Tadeusz Kawiak bada próbki skał promieniami rentgenowskimi, posługując się dyfraktometrem proszkowym. Dzięki temu potrafi odtworzyć, na jakiej głębokości powstała dana skała. Jej rodzaj i właściwości zależą od ciśnienia, w jakim powstawała, gdy napierały na nią kolejne osadzające się warstwy, i przede wszystkim od temperatury. Im było głębiej, tym wyższa panowała temperatura. Powodowała przeobrażanie się skał. Procesy geologiczne trwają nieprzerwanie, zamykając się w cyklach. Powierzchnia lądów jest niszczona przez czynniki atmosferyczne i powstały w wyniku tego materiał, żwir, piasek i ił, jest przenoszony przez rzeki do basenów morskich. I tam w tych basenach morskich on się osadza, tworząc kolejno nakładające się na siebie warstwy. Te warstwy obciążają się wzajemnie, potem się scalają i tworzą się w wyniku tego nowe skały. Kolejne warstwy, pogrążając się w głębi ziemi, zostają poddane coraz wyższym ciśnieniom i temperaturze i wskutek tego niektóre minerały się przeobrażają. Na Podhalu i w Tatrach kluczem do zrozumienia tych procesów są reakcje zachodzące w minerałach i lastych. Dobrym przykładem jest nasz bentonit, gdzie smektyt powstały z nietrwałego szkliwa wulkanicznego, pod wpływem wyższej temperatury przekształcił się w illit. Fachowo geolodzy nazywają ten proces stopniową rekrystalizacją smektytów illit, czyli reakcją wiązania potasu. I należy podejrzewać, że tylko geolodzy naprawdę doceniają, jak precyzyjny dyfraktometr broszkowy umożliwia pomiar stosunku illit-smektyt. Więcej illitów w próbce oznacza najczęściej tyle, że ta próbka w swojej historii geologicznej znalazła się na większej głębokości, bo na większych głębokościach są wyższe temperatury. Jak jednak przeliczyć zawartość illitu na temperaturę? Naukowcy ustalają te zależności na podstawie pomiarów temperatur i zawartości illitu w głębokich otworach wiertniczych. Fachowo nazywa się to kalibracją. Możemy rozważyć przykład liczbowy tej całej sytuacji. Próbka z Orawy, jedna skrajność, ma 50% smektytu, próbka ze Spisza, druga skrajność, 15% smektytu. Próbka z Małego Cichego, gdzieś pomiędzy. To oznacza, że ta jedna skrajna próbka z Orawy znajdowała się na głębokości znacznie mniejszej i w temperaturach rzędu 100 stopni. Druga próbka ze Spisza na głębokościach grubo większych w temperaturze rzędu 160 stopni. Te liczby taki obraz nam rysują. Te wstępne wyniki oznaczają tyle, że różne części Podhala dziś na powierzchni znajdowały się kiedyś na bardzo różnych głębokościach. Precyzyjna odpowiedź wymaga jeszcze wielu pomiarów. Jednym z nich jest ustalenie, kiedy miały miejsce te przeobrażenia. Tym zajmuje się Michał Banaś z krakowskiego laboratorium Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk. Przeobrażenie illitu polega na wiązaniu potasu. Potas, jak wiemy, ma izotop promieniotwórczy, który rozpadając się wytwarza między innymi argon. Badając stosunki izotopowe argonu oraz zawartość potasu, możemy określić, kiedy skała i lasta znalazła się w strefie maksymalnych temperatur.
Pomiar izotopów argonu to najtrudniejszy etap całego procesu badawczego. Argonu jest bardzo mało i w dodatku jest zmieszany z argonem atmosferycznym. Na początku więc, podgrzewając go w próżni do ponad 1000 stopni Celsjusza, trzeba wydobyć go z próbki. Potem oczyścić z innych gazów i dopiero wówczas izotopy można zbadać w spektrometrze masowym. Mamy tutaj wyniki trzech próbek. Z Orawy 17, z Małego Cichego 17,5 oraz ze Spisza 18,6 milionów lat. Wyniki te wskazują, że przeobrażenie tych dwóch grup próbek różni się między sobą i to o ponad milion lat. Góra w Dżar. Stąd rozpościera się idealny widok na całą kotlinę Podhala i ograniczające je od południa Tatry. Dzięki badaniom wielu próbek powstała mapa, z której, zdaniem profesora Środonia i jego współpracowników, wyłania się bardzo interesujący obraz. Tam, gdzie inni widzą urokliwy krajobraz, geolodzy, patrząc w głąb, widzą historię Ziemi. O, są Tatry na horyzoncie, a tuż za zbiornikiem czorsztyńskim zalesione pieniny. No właśnie. I stąd kapitalnie widać, jak całe Podhale, czyli teren za pieninami, podnosi się w kierunku wschodnim. Na zachodzie widzimy równinę, a w kierunku wschodnim coraz to wyższe wzgórza. I to się kończy na tej linii horyzontu. To są wzgórza nad Różbachami, już na Słowacji. I wzdłuż tej linii teren gwałtownie na stronę południowo-wschodnią opada o kilkaset metrów. I to samo robią Tatry. Wiemy o tym, że to są Tatry wysokie, a to zachodnie, ale stąd świetnie widać, jak Tatry w kierunku wschodnim stopniowo są coraz to wyższe i potem gwałtownie opadają na południowy wschód. A jak to wygląda na naszej mapie? Na mapce. To jest mapka. My stoimy tu, za pieninami. To są pieniny, to są Tatry, a ten pas kolorowy to Podhale. Uskok, właśnie te wzgórza nad Różbachami. I widzimy na mapie, jak kolory, które oznaczają zawartość illitu w tym minerale ilastym illit smektyt, rośnie. A jak to się przekłada na głębokości? Na głębokości powstania kilka kilometrów tu, a o kilka kilometrów więcej na wschodzie. Czyli te skały powstawały znacznie płycej niż te skały. Tak to można by opowiedzieć. I za tą linią znowu mamy znacznie płytsze powstawanie tych skał. Stopniowo paleotemperatury rosną w kierunku wschodnim, ale na uskoku Różbachów, na tych wzgórzach, które widać na horyzoncie, to jest uskok Różbachów, który jest kontynuacją uskoku tatrzańskiego, który ogranicza Tatry od południowego wschodu. Na tym uskoku tendencja się załamuje i od strony wschodniej wracamy do paleotemperatur takich, jakie widzieliśmy na Orawie, czyli najniższych, jakie zdołaliśmy pomierzyć. Naukowcy przeliczyli paleotemperatury na głębokości, na jakiej skały znajdowały się podczas swego maksymalnego pogrążenia w głąb Ziemi. Wiadomo, że na tym terenie każde posunięcie się w głąb o 1 km
oznaczało wzrost temperatury o 25 stopni Celsjusza. Okazało się, że skały pogrążyły się na głębokość 4 km na Orawie i w basenie Lewoczy, a przy uskoku Różbachów na ponad 6 km. Badając izotopy argonu, dowiedzieliśmy się, że maksymalne temperatury były tutaj między 16 a 19 milionów lat temu, czyli wypiętrzanie tego obszaru odbyło się później. Oznacza to, że między 17 a 19 milionów lat temu zostało usunięte stąd na zachodzie, na Orawie, 4 km osadu do 6 km osadu przy uskoku Różbachów. I skały na tym uskoku Różbachów, dziś najwyżej podniesione, były kiedyś najgłębiej. Zdaniem naukowców wytłumaczyć te dane można tylko wtedy, gdy wyobrazimy sobie, że cały ten obszar w historii geologicznej zachowywał się jak jeden gigantyczny blok. Na uskoku Różbachów ten ruch się zaczął i był najszybszy. W związku z tym najpierw zbiornik powstawał przez opadanie dna przy uskoku Różbachów i tam nagromadziła się największa sterta tych osadów, a potem ten ruch się odwrócił i przy uskoku Różbachów najszybciej teren szedł do góry, erozja usuwała te skały i dzięki temu skały najgłębiej pogrzebane, z najwyższych temperatur, są dziś na powierzchni najbliżej uskoku Różbachów. Ten proces wynoszenia trwa nadal i dlatego Podhale nie jest dziś dnem morza, lecz obszarem wyniesionym niemal kilometr nad jego poziom. Czemu nie wyżej? Bo ponad 80% masy wynoszonych skał jest niszczone i usuwane przez erozję. Tam, gdzie wynoszenie skał przebiegało szybciej, dziś mamy wyższe góry. Wyniki tych badań rzuciły też nowe światło na historię geologiczną Tatr. Podział na Podhale i Tatry można zaobserwować w Dolinie Strążyskiej. Stromo ustawione łupki podhalańskie leżą tu na tatrzańskich skałach. Jest miejsce w strumyku, gdzie nie zdając sobie z tego sprawy, możemy przekraczać wyraźną geologiczną granicę. Niewielu, jak profesor Środon, przekracza te granice świadomie. Jesteśmy w tym miejscu. Ta warstwa, którą tutaj widać, to jest ta pierwsza warstwa fliszu podhalańskiego leżąca na Tatrach. Ale widzimy, że nie leży płasko. W Małym Cichym leżała zupełnie płasko. Tutaj leży bardzo stromo. Dlaczego? To jest dowód na to, że blok Tatr, który jest stąd zaledwie o 50 metrów się zaczyna, uległ wynoszeniu w stosunku do Podhala bardzo znacznemu. Dlaczego Tatry tak bardzo górują nad Podhalem? Zapewne dlatego, że tempo wynoszenia Tatr, zwłaszcza od południowej strony, blisko uskoku, było wyższe niż tempo wynoszenia Podhala. Możliwe także, że ruch bloku Tatr ku górze zaczął się nieco wcześniej. Po prostu Podhale podnosi się zbyt leniwie, aby stać się wysokimi górami.